Będę ci pokazywał minuty kolejne. W sumie mógłbym mieć kubek z napisem Kawa Księdza Oriony, ale mam kubek z napisem Drabina Jakubowa. Okej, okay, moi drodzy. Czy ktoś z was widział kiedyś w kościele ikonę przedstawiającą świętego siedzącego na wózku inwalidzkim? Albo kto z was wie, czy jest jakiś święty, który miał epizody schizofreniczne? Czy jakieś inne zaburzenia intelektualne? Albo która błogosławiona była kulawa, garbata i niewidoma? W ogóle, czy osoba niepełnosprawna może być święta, może być kanonizowana, wyniesiona w kościele katolickim na ołtarz? Wiecie, jakiego rodzaju niepełnosprawności się zdarzają? Jest cała gama, całe spektrum. Czy osoby niepełnosprawne mogą być święte, błogosławione? Taka dyskusja pojawiła się, kiedy jedna z naszych podopiecznych na duszpasterstwie Drabiny Jakubowej podzieliła się tym, że przeszła już przez wiele duszpasterstw w Warszawie i nigdzie nie zagrzała miejsca, bo raczej była niechciana tam. I tak ją wypychano z tych duszpasterstw. No właśnie, jaka przykra sprawa, że tam nie znalazł się żaden ksiądz, żeby stanął na wysokości zadania, nie znaleźli się młodzi katolicy, którzy by ją potrafili zrozumieć, przygarnąć i jeszcze dostrzec ogromny skarb osoby niepełnosprawnej, cierpiącej, chorej, w środowisku, gdzie powinno to być zrozumiałe. Czasami myślenie ludzi ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Gdyby oni wiedzieli, że razem z tą jedną naszą podopieczną mieli taki skarb, to by nam jej nie oddali. I sami byliby bogatsi dzięki temu. Dlatego, drodzy, przyszło nam na myśl, że fajnie by było zrobić chociażby wystawę przedstawiającą postacie osób niepełnosprawnych, które są kanonizowane. Osób z różnego rodzaju upośledzeniami, niepełnosprawnościami, które są święte, błogosławione. Natrafiliśmy na świetną książkę Mocni Krzyżem. Święci, na których możemy się oprzeć w chorobie i niepełnosprawności. Pani Elżbieta Wiater napisała taką książkę i już nawiązaliśmy z nią kontakt. Potrzebujemy, żeby zrobić taką wystawę, to potrzebujemy po prostu dobrego grafika. Bo pani Elżbieta już powiedziała, że pomysł jest świetny i faktycznie trzeba docierać do ludzi z takim przesłaniem, że człowiek niepełnosprawny jest pełnowartościowy. Chcemy to pokazać. Wyobrażacie sobie? Jan Paweł II, który siedzi na wózku inwalidzkim, są takie obrazki, on faktycznie się poruszał na wózku inwalidzkim w pewnym etapie swojego życia, z aureolą na głowie, na ikonie i powiedzmy 12 jeszcze innych postaci około, które moglibyśmy pokazać ludziom w różnych miejscach, w przestrzeni publicznej, w kościołach, na uczelniach. Niech ludzie trochę pomyślą, że człowiek niepełnosprawny może być święty. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy właśnie grafika dobrego, który by nam pomógł to zobrazować, namalować, narysować. Jest ktoś z was, kto byłby chętny przyłączyć się do takiego projektu społecznego? Zapraszamy do współpracy. Drabina Jakubowa. Działamy.